Awe legiony, słowa i chwała, z tej strony Młoteczka, a ze mną jest Kina Pała. Jestem! I znowu szalejemy w lesie w grze The Forest. Idziemy dzisiaj na plażę zabijać żółwie, tak, i ptaki. W końcu się zebraliśmy, żeby nagrać odcinek wcześniej. Tak, więc nawet jak nam teraz nie wyjdzie i tego nigdy nie zobaczycie, to nie będzie takiego bólu dupy jak ostatnio. Kina, tak, idziemy na plażę. A mogę się umyć, bo mam krew na rąsiach. No dobra, to ja też. I teraz możemy... Chociaż mogłaś popływać. Zastanów się, czy nie chcesz sobie zjeść. A, ja mogę coś w sumie oszamać. Niech będzie. Ty zaraz będziesz głodna. A, dupa. Dying rak mi się zbakował. Zbagował. Dobra, chodź. Do dupy na raki, a nie smażone króliki. Chodź. Jestem. Chociaż... A to nie musimy tak bardziej w tamtą stronę? Czekaj. Nie. Mam nadzieję, że idziemy. W dzisiejszym odcinku u mnie na ekranach jest trochę wszystko bardziej dopasowane niż ostatnio, bo poprzednio mi cię wodospad zagłuszał. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiem. I mi widzowie w komentarzach marudzili. Kiedy nie słychać! Oni... Zawsze mogą mi się obejrzeć jeszcze moją perspektywę. Oni widzieli, nie słychać. Były takie odcinki, w których nikogo nigdy nie było słychać i jakoś dało się oglądać. Burżujstwo. Dupach się przewraca, bo technologia... Kocha, nie. Słuchaj. Ale YouTube to nie filmy nie ma. Nie no, jakieś na pewno się znajdą. Plaża! I nasza rodzina na plaży. Tak. Wyszło nas przywitać. Się opalają. I na... Tak? A co ten wieloryb tu ma? Płetwę, młotka, płetwę. To nie jest to, co myślę? Nie. To jest płetwa. Wieloryby to podobno mają bardzo duże. Znaczy ja bardziej myślałam o tej żeńskiej części ciała. Że taka, wiesz, trochę rozklapiocha. No fuuuuj! Jej, żółwiu! Ja już jednego żółwia załatwiłam, teraz ptaki. Hitchcocka. Łocia! Łocia samuraj! Co byśmy tu... Danielson! Ostatnio nie rżnęły? Nie no, przecież nie byłyśmy tutaj na plaży. To chyba na naszym prywatnym sejwie tutaj ostatnio łaziłyśmy. Albo na live'ie. Możliwe. No przecież nie mamy nawet skorupy żółwia i... No. Jakbyśmy miały skorupy żółwia, to byśmy wiedziały, że jesteśmy na plaży. Że byłyśmy na plaży. Co ja dzisiaj mam? No. Nie wiem. No. Ja mam dzisiaj jakieś trudności z zabijaniem mew. A to jakoś u mnie w miarę daje radę. To łapanie tych piór. No gdzie lecisz? Franco, no. Jedna. Czekaj, mam się kamień złapał. Trzeba uważać, bo tu te patrole łażą. To będą totemy. Ale my ich nie chcemy, młotka, zabijać. W sumie czemu ja biję te... Mewy siekierą. Katana ma lepszy zasięg. Siekierą się łatwiej bije. Czy ja wiem? Zaraz się okaże. Ja ostatnio chyba tu kłam kataną i stwierdziłam, że siekierą mi lepiej. Co to? Aha, no. O! Gniew Kiny. Ale go przycięłam! Kill Bill! Ja! Chodź tu! A, nie trafiłam. Siekierą chyba łatwiej te, które siedzą na piachu, załatwić. A w locie chyba jednak wolę katanę. Biedne mewy. Czemu nie da się ich jeść? To jest takie marnotrawienie po prostu. No. Powinniśmy sobie, wiesz, wrzątek zagotować, siąść przed chałupką. No, jedna taka mewa, masz wszystko. Strzały, łuk, siekierę ulepszoną, wszystko. I jeszcze ogórkową na żołądkach. A właśnie, czekaj, co było na strzały? Patyki i pióra. Tylko 5 piór, 1 patyk, zdaje się. Dobra. No leć do mnie, leć, leć! Mam to. Gin! No nie, nie trafiłam. To ja mam garnek, muszę go tam. Też mam. Trzeba będzie powiesić na drzewach. Gini! Ten
że trzeba była. Jest, dalej. To tak. Super, że ją zobaczą u ciebie, bo ja ulepszam sobie własną siekierę. Jedny czas. Trzeba podpalić. Grożę ci teraz właśnie. Popatrz. Okej. Kotek ulepszał siekierę. Oj tam. Ptak się na mnie wypił. Wydaje mi się, że trzeba czekać, aż ten pasek się, w sensie, można mu ulepszać do momentu, aż się ten pasek naładuje. Jeżeli herezję prawie, to możecie mi napisać, że prawie herezja. Ja mam wrażenie, że jest po prostu jakiś tam limit na każde ulepszenie i się w tym momencie... Ale nie, bo jak masz pokazane ulepszenie siekiery, to masz taki pasek u góry i mi się wydaje, bo ja tam do niej dorzucam i zęby, i pióro. Mhm. Chyba właśnie mam ulepszoną na maksa. Ty, ale to nie są wieloryby. Słońce, to są rekiny. To są rekiny. No. Ja myślałam, że to są wiełoryby. Czyli jednak nie nasza rodzina. No dzięki! No chodź po mnie bardziej, nie? Jeszcze dzięki, bo macham się siekierą. No to patrz, gdzie machasz. Co z ciebie za nim? No to patrz, gdzie leziesz. Chodź, weźmiemy sobie, zakulamy wielorybka do tej, do pazy. A się... Sama, ja ciebie będę turlać, już mi wystarczy. No patrz, jak się fajnie kula. Zostaw. Czekaj, będę go kulać. Nie da się, zaciął się o coś. Czekaj, muszę mu ogon wyprostować. Czekaj, bo... O nie, bo on się złamał. Jest zahaczony ogonem o plażę i dlatego. Poczekaj, ja go tutaj rozkminię. O! Kotek! Tak? O, dobra, nieważne. Co jest? Nic. Patyk, 5 piór i co? I tyle. A, patyk i 5 piór. I maksymalnie chyba 30 w ekwipunku możesz mieć. To ja się przepłynę, zobaczę, co jest na statku. Przepłyn się, zobacz, co jest na statku. W sumie też by wypadło, żeby się tam prze... Aha, nie mam 5 piór. O, ptaszek do mnie przylatuje. Tak, nie mogę go siekierą pociągnąć. Po prostu składasz propozycję. Jest zagonął mnie dobrze. Ja to hangry, właśnie opierdzieliłam batona. Czekaj, się przypłynę stopą. Tam pozbierać rzeczy ze statku i... Jeszcze chwilę popoluję na te ptaki, bo jeszcze nie mam wszystkich strzał zrobionych. Dobrze. Już te strzały porobiłaś? Nie. Jeszcze nic nie zrobiłam, się opierdzieliłam. Znaczy, odpoczywam. O, z dupa mi się nie mieści. Jest. Jak zawsze. Nie, to. Uuu, tam było jakieś porno zdjęcie, ale niestety przewinęłam. A, jest z powrotem. Stat nie wyżyta w tym deforestie. Nie wiem, dlaczego ta gra mnie jakoś szczególnie podnieca. Bo ja uwielbiam ginąć z tobą w lesie. Okej. Okay. I jeść trupy. Ale to jest naprawdę porno zdjęcia. No jest porno, tam było, wiesz, na nim wiesz. Widać. No. Właśnie. Chociaż to jest takie niedopracowane, bo jeżeli coś ma cztery nogi, to powinno mieć dwie waginy, nie? Wiesz co, nie wiem. Nie. Przyznam ci się szczerze, że nie spędzam dnia na rozmyślaniu o ilości wagin, które powinny mieć potworki, które mają cztery nogi. Ale może to po prostu ja jestem dziwna. Chyba a, ktoś to. Nam ostatnio w komentarzach, przynajmniej u mnie, wysłał linka do interaktywnej mapy forestowej. Mhm. Nie wiem, czy tobie też. Nie, mi nie. Tam, to powiem, na to zerkałam, ale nie do końca się tam wdrażałam we wszystko. Internetowa, interaktywna mapa jest niegodna nas. Dokładnie. Znaczy bardziej zerkałam ze względu na to, że zerkałam na miejsca, w których są rekiny, bo w życiu pływającego rekina w tej grze nie widziałam. Ja mam kinę, kina jest prawie jak GPS. Tak. Teraz ty kulasz wielorybka, czemu twój się rusza, mój nie chciał? Ty nie kulam wielorybka, tylko łażę po plaży? Kulasz rekina. To ja też go pokulam i może teraz mi się uda go przeturlać do nas. Nie, czekaj, mam ogon za ciężki. Potrzebujemy wyuciechać. Kotek, ty weź sobie poulepszaj te rzeczy. Zobacz sobie, ile ci jest potrzebny, znaczy ile masz jeszcze piór. W ogóle to wszystkie te nam spitoliło, nie? Nam spitoliło. Ptaki.
nie wiem, u mnie latają. To u mnie są tylko dwa. Wyrżnęłaś wszystkie. No chyba ty. Ale bo one w piachu nurkują i to dlatego. Może żeby człowiek biegał po mapie i łapał pióra, nie? Poniżające. Znowu coś tam zarżnęłaś. Tak, ja tu co, że... Pieniądzory! Słyszałaś to? Słucham? Czy to ptak był? Nie, bo nie wiem, czy to był ptak, czy... Słyszałam jakieś takie dziwne harknięcie, ale się jakoś nie przejęłam. Kurwa, siadaj. Myślałam, że to mi w brzuchu burczy. No. Prędzej mi. No to już, po rekinku. Nie, tak bardziej o realu myślałam. Gin. No i nie zamknęłam. 15. No dobrze. Hajsy. Tak będzie 20. Już wiem, gdzie są moje hajsy z YouTube'a. Na plaży? W foreście. Dobra, Kotek, zabieramy się stąd. Chodźmy. Co prawda nie mam 30 strzał, tylko 20, ale... Myślę, ale i tak jest zajebiście. Damy radę. Chodź. Chodź, bo się ciemno robi. Ciągniesz mnie w ciemny las? Dokładnie tak. YOLO, biegnę! Kotek, proszę cię, my naprawdę nie chcemy, żeby oni do nas dobiegli. No i znowu pół odcinka w nocy. I znowu będzie nic nie widać! Nie umiecie nagrywać! Po co nagrywacie te foresta, jak nie palicie ogniska? Fajnie ci komentują, u mnie takich komentarzy nie było. W sumie u mnie też nie, ale cicho. Nie, u mnie jedna osoba napisała, że trochę ciemno w nocy, ale że da się przeżyć. Powiemy wam jedno, my też mamy ciemno. My też nic nie widzimy. A my w przeciwieństwie do was musimy to przeżyć, że mamy ciemno. Dokładnie. Nie maletko. Ale no, postawimy palisadę, to będziemy mogły je palić. Ognicho. Teraz będzie można żółwie postawić jeszcze. Tak. I w ogóle dowiesić żółwie do tego. Do suszonka. No. Zawsze stawiamy tego dying raka w tym samym miejscu i zawsze chce mi zbierać te zioła pierdzielone. O, teraz mogę jeść, tak? Teraz się odbagowało. Tak, ja po prostu wiesz, że jesteś wiecznie głodna i żebyś mi nie wpierdoliła wszystkiego, to od czasu do czasu musisz ci przybagować. Tak? Ach, słuchajcie, jakakolwiek wyprawa, gdziekolwiek nie idziemy w deforeście, przechodzimy kurwa 5 metrów młotka. Głodna jestem! No, bo jest strasznie szybko głodnie, nie wiem, od czego to zależy. Głodna jestem! Oj tam. Zawsze. Wciąż lepiej. O, znowu do mnie Magda. Ptaszek lecia. No to... Akurat oto to nie ciężko! Dobra, czekaj, bo zaczęłam mnie od tego. A, bo się zastanawiam, czemu nie mogę tej szynki powiesić, a jej nie mam w ręce. Brawo, Jasiu. No, guziczki mi się mylą. No, walizka. Widzicie, co ja z nią muszę przeżyć? Katastrofę w lesie! No to swoją drogą. No ale przecież jak super ci idzie. Bądź z siebie dumna. Jestem. Dobra, te dwa, zawsze mi się guziki popitolą. Teraz nie wiem. Teraz dlatego bardzo kamienie. Głośno i bardzo intensywnie rozwalę tą paliskę. Boże, widzisz, nie grzmocisz. Dwa. Królik! Trzy. Dwa gówno widzę. Dobra, trochę jedno zachodzi na drugie. O. Królik, broń się! Wie co mi tu wyrosło, to moja ręka, nie? Nie martw się, dobra, jak wszystko dobrze pójdzie, to sobie tak szczepimy, jak te potwory, co mają. Mhm. A ja mam nóżki i rączki w plecaku. To może postawić jakiś totem. Prawda? A dopiero teraz zauważyłam. Zaraz coś się, wiesz, zmajstruje.
dwa. Nie wiem, na ile to jest równo, ale tu gówno widać. No, w miarę. A tam się to temik pali. To to temik, prawda? Tak. Na horyzoncie, dobrze. Mogłoby być smutno, jakby to był ten pan z latarką. Tylko tak, może zrobimy rano tak, że ty byś rżnęła drewno. Mhm. Budowała palisadę, a ja będę zbierać patyki i wybuduję nam te tania. Pete, dobrze. O, tam też jest totemik. Tak. To tutaj nie mamy tylko totemika. O, tak tu mniej więcej, nie? W tym miejscu postawić? No, możesz tu postawić. I wiesz co, trzeba by było kiedyś na górce zrobić. Ja nie mam jakichś rączek? Nie mam. Jak to się... O, tu jest. Proszę. Oj, patyczka mi brakło. Masz może? Już idę, tak. Dziękuję. Ja proszę. Niestety nie mam tułowika, żeby zrobić głowę w dupie. Ale też dam sobie upust mojej twórczości. Daj, nie krępuj się. W jaki sposób mogę to... O, mogę zrobić tak. Oj, nie tym. Dobra. Pilnujesz mi dupki, prawda? W sumie to nie, bo sobie poszłam. Ty, a jakby swastykę ułożyć z tych stópek? Genialny plan. To może następnym razem. Zrobimy teraz tak. Nie pytajcie, to po prostu moje. Rozejrzyj się, czy nikt mi nie przeszkadza. Bo może materiał budowlany przyjdzie jeszcze. Kotek, ale my ich nie chcemy zabijać. No ale ja ich nie chcę zabijać, no ale jak przyjdą, no to co ja im zrobię? Dobra. Widzicie, co z nią mam? Widzicie? Gdzie tą główkę mogę włożyć? No ja wiem, co ja tu chciałam zrobić. Zapomniałyśmy o dwóch rzeczach. Teraz jeszcze... Mam tylko jedną rąsię? O, jak smutno. Zrobimy tak. O, tak! Przymierz, młotka, przymierz. Więc potrzebujemy jeszcze tego. A nie, dwie rąsie mam. I... tego. A co można, w którą stronę da się to obrócić? Jeden. O. Piękne! Jestem z siebie dumna. Tylko dorzuciłabym tu jeszcze za dwie głowy. Kotek, potrzebuję twojej tej. Lecę. Znaczy, jak przyjdziesz do obozowiska, to buduj, poproszę. Idę. Patyczki. No dobra, trzeba nazbierać. A dostawiać muszelkę? Tak. A, to już skończyłaś. Słyszę coś. Nie to. Skończyłam sap kolektora. W sumie też mogłabym swojego powiesić. Tylko, że wyrżnęłyśmy drzewa i tak... To tam, gdzie było wtedy, na górce. Dobra, jedną na wodę mamy. A może tutaj postawię? Mam nadzieję, że to będzie padać częściej, słuchajcie, na naszym sejwie. Po prostu tak cholernie rzadko pada. A nie wiem, czy też tak macie, możecie nam napisać, że za każdym razem, jak odpalacie grę, to muszle są puste. Dobra, to mamy. Dobra, pierwsze na kamyczki mamy. Ja bym chciała zobaczyć, jak te pułapki działają w końcu. Trzeba będzie to ogarnąć. Dobra, i teraz... Tu było drzewko. O, za małe. Chyba. O, tak na górce mieliśmy, było fajnie, miałyśmy. O, chuje! O, te chuje! Jak ja się wyrażam! Do wody. Mało istotne w tym momencie. I tak, wiemy, że możemy siekierę podpalić szmatką, ale tu za... Fuck, jak to odłożyć tą rzecz, co mam ją w ręku? Pomocy! Przeżyjesz. Cały czas trzymam garnek do budowania, nie? Okej.
Może sobie odpal ekwipunek. No właśnie, a... Ekwipunek nie pomaga. Ja nie wiem, jak ona gra. Ja kurwa nie wiem, jak ona gra. Sobie mnie... jak przyszli i wzięli mnie od tyłu i widzisz, no. Dobra, wystarczy książkę odpalić, tylko żeby odpalić książkę trzeba wyjść z wody. Jest ich co najmniej trójka. O, ta torba, patrz jak wskoczyła. Na pewno nie mogę ich przerobić na totemy? Na pewno. Czekaj, muszę wyjść coś zjeść, bo jestem głodna. Jakie dźwięki z ciebie wydaje, co ty w tym jeziorze robiłaś? Nie wiem. Może nadziała na moją katanę. No w sumie Jezu, to tak zabrzmiało, jak taki trochę dźwięk zdziwienia. Takiego pozytywnego, wiesz. Jaką masz katanę. O, rety. Nie zastanawiajcie się nawet, jak my uprawiamy seks. Tak się skompromitowałam, że już nikt nie będzie chciał oglądać ani mnie, ani kiny. Mam nadzieję, że tylko jej obiecywała, że więcej kooperacji z nim nie będzie. Ej, ale jest jak ktoś na bombę, kurwa, pierdolną, nie? Ty może nie myślał, że to basen? Może. Ej, zimno mi. Też. Jeszcze trochę do rana. Jeszcze musiałam zeżreć pilsy i batona i popić wodą, żebym dała radę to wytrzymać. Ja bardzo sprytnie wyszłam z jeziorka, zjadłam sobie bez problemu mięsko z Dajngraka. No nie chciałam ryzykować. Ej, wypchnęła mnie. Mój basen, pierdol się. A może tak chociaż raz każdemu poklapcie, żeby stąd poszli. Młotka, poczekaj do rana, dobrze? Dobrze. Może chociaż część sobie pójdzie. Pamiętaj, że im więcej ich mordujemy, tym więcej ich przychodzi. Ja tam nie mam nic przeciwko częstym odwiedzinom. Więcej to w ten łuk. Jezus, jak Lizbie tak nie wkurza, jak to, jak ona próbuje grać YOLO. Jakim to ona nie jest koksem, bo tak naprawdę to ja tankuję. No wiadomo. Żeby jej nic nie zabiło, a potem jest... No, ja nie wiem, co ty tak umierasz, bo ja to wszystko sobie tutaj blokuję i nie mam takiego problemu, nie? Tylko, że ją bije jeden, a mnie w tym czasie bije czterech. Pani tanku. Spoko, spoko, pływaj, to się zagrzejesz. O, deszcz! Chuju się zagrzeje w tej burzy, wiesz? Co ja tak na pewno ciepły, lekki deszczek. Nie wiem, straszny. Przepraszam za mój wulgaryzm. Nie wiem, przed nagraniem jak kurwą rzuciła to i no roz. Być może oczywiście... wynika z tego, że jestem po pracy, a ja zawsze po pracy jestem trochę zestresowana i bardziej wulgarna. Tak. Młotka wchodzi na TS-a. Jak mi jest zły jebut wyszła z TS-a. Porąbał sobie przyciski, nie? Czemu... Wiecie co mi się marzy? Taka seria koopowa z kimś, kto nie jest lamą. Nudziłabyś się wtedy. Albo byś się czuła gorsza, bo to byś była wtedy ty tą lamą i by było takie, wiesz... A, ale to zawsze wychodzi na to, że to ja muszę ogarniać. Mhm. Ja się muszę skupiać, ja muszę myśleć, ja muszę kombinować. Pamiętaj, ja jestem słodka i kochana i dostałam właśnie w łeb. I urocza, jestem trolem, jestem niewinna i najlepsza. A ty jesteś tam myśląca, rozważna. Prawie jak w tej książce, rozważna i romantyczna. O. Znowu się robię głodna. Ja wyszłam, zjadłam, wszystko w porządku. Ona pływa głodna. I ona jest głodna. No ale tam wiesz, nie zgadniecie, ale ona jest głodna. Ej, on ma tą czaszkę, mogę go zabić i mu zabrać. Możesz, a poczekać do rana. Wyskakuj z czachy. Ha, chyba nie zdążyłam zjeść. Boże! To? Same lamy. Ja nie mogę nagrywać w jeden dzień i stoi z tobą. Ha, zjadłam! Dobra, mogę dawaj. Mogę już bić? Pozwól, że ci go zabiję. A później ja muszę tankować, Młotka nic nie robi, się opierdala.
Bo i tak by tak... odejść jak mu tnę łeb! Dobrze. A później jest... Dlaczego mnie uderzyłaś? No to ją pi. Tak dla odmiany nawet moja kurwa żona. No, kolekcja jackowa. Ćwiartuj se, stawiaj totemy. Skończę tamten. Też mogłabym uzbierać cztery nóżki na swastykę. Ćwiartuj, zbieraj. O, woda jest. Głód. Nie głód, tylko woda. To do picia jest młotka. Korpusik dorzucę do mojego totemiku. No, tu się głowy toczą. Dobra, i korpusik trzeba będzie zrobić tak. Głowy chyba można mieć tylko jedną w ekwipunku. Więc ja tu sobie dorzucę. Dobra. Pamiętasz, że ty dzisiaj tniesz drewno, a ja zbieram patyki? Pamiętam. Dobrze. Ale jeszcze, głowę w daję głowie. Upust. No, no. Trzeba będzie tak. Jak młotka swoją wizję artystyczną skutecznie, to teraz będzie pół odcinka przy totemie. Oj, nie jest aż tak źle. Czasem potrafię nawet szybko. Nie. Są nawet szybkie numerki, nie są szybkie. Dobra. Teraz... Cześć, Lizard. Teraz i teraz i teraz zrobimy tak. W Minecrafta nie chcesz ze mną grać? Ja nie chcę z tobą grać w Minecrafta. Muszę się wyżyć tutaj. A, ja myślałam, że daję mu głowę do ręki. Mówiłam się, że tak się nie da. Niech będzie. Ślicznie. Czekaj, jeszcze rączki muszę domontować. No, montuj, montuj. Mamy czas! Wcale dzień nie mija szybko. Skończyłam! Jupi! Zebrała się żywica, zebrała się żywica. Ty w końcu postawiłaś ten garnek? Nie. Tu skarb jeszcze jakiś trup leży. Idę już go postawić. No i tego trupa już nie pasuje do koncepcji. Muszę go przerobić na to drugiego. Postaw jeszcze totem na górę. Ale to wiesz co, na razie go zostawmy tak w trupie, żeby nie targać po kawałeczku. A tutaj, ja nie wiem, czy on nie znika. Tutaj sobie walę na tym drzewku. O nie, bo to by było dobre drzewko ewakuacyjne. Idę tam na górę szukać szpicy. Nie, nie, to drzewko trzeba będzie uciąć. Ja myślałam, żeby z niego zrobić drzewko ewakuacyjne. A przecież nam będą wskakiwać. Ale jak będą nam wskakiwać? A, oni skaczą po drzewach. Ale można spróbować je zostawić. Nie, no i już wiesz. Tu postawię ten garneczek. Tylko gdzie on był? Dobra, czekaj, to... Tego pana poćwiartuję, zrobię totem na górze. No to najpierw sobie weź go na plecki i tam przy totemie ćwiartuj. Co za różnica? Będzie szybciej. O, nie mam garnka, wydawało mi się, że mam. Przecież miałeś go w ręce. No właśnie. Ja pierdolę. Zaflądziłam. Dlaczego? Za karę. Dlaczego? Za karę. Może tam ten większy totem tutaj zacznę wstawiać, co? Ten taki największy, mój ulubiony, co ma milion głów, rąk i nóg i tak dalej. Będziemy go stawiać za 3 dni. Ale jaki on jest efektowny. Czemu ja nie trafiam w to drewno? Nie wiem. Tutaj ucina, tak nisko. Się zbadziło. No dobra. Myślę, że kawałek dalej nam postawię ten zwykły, mały. W zasadzie, i tak najlepsze są był. Te kustomowe, bo można im głowy do dupy wkładać. Nie no, oczywiście, że tak. Wiadomo, co u młotki jest najważniejsze, co jest priorytetem, nie? Odpowiednia groźba! Gdyby były gazety, to bym im... wysyłała rybę w gazecie, no ale że nie ma.
Jak to? Nie, przecież oglądałbym tam pornosa. No ale nie da się zabrać tak ze sobą, żeby im robić ryby w gazecie. Dobra, przyznaj się, że po prostu szkoda ci z tego dobrego pornosa stracić. I teraz pomyśl, takie na przykład korso i rybka z basenu. Boże. Albo Super Express, to by było bardziej chyba. Czemu nie mogę tych złok tu rzucić? Czemu nie mogę pić tego? Nie, znowu zbadżone. Wiesz co, obawiam się, że pana z czaszką na głowie nie da się powiesić na tym. Na totemie. No. No. No dobra, tego ani drewna mam, nie mogę wziąć. Ani rączek. No dobra, będzie stał płonący patyk, może na nich zadziała. To jest nie tak z tymi drzewami tutaj. To chyba moja postać była. Nie no, nie wierzę. Następne. A, nie, tutaj poszło. A, mówiliście nam, że drzewo zmienia trajektorię rotek, jak je popchniemy. Że to niby był nasz błąd, natomiast słuchajcie, nam się drzewa tak burzą, że one nie chcą spadać. Więc je trzeba popchnąć, bo inaczej się nie zwalają, że tak powiem. Niektóre to się nawet ściąć nie chcą. Chyba zaraz dostanę kłodą w łeb, nie? Tylko trochę. Ty je tam łapiesz na dole? Tak, skarbie, robię 5 rzeczy na raz. Zbieram patyki, łapię te. No bo tam chodzisz, to myślałam, że może je ogarnęłaś. Nie mówcie kinie, że mało sobie... to temu nie rozwaliłam. Jestem pierdoloną małą łódeczką na zajebiście spokojnym oceanie, kurwa. Mam taką jedną piosenkę na końcu języka, ale już nie będę ci dowalać. Dziękuję. Zaraz sobie skoczę znaleźć inny garnek. Skoro ten zgubiłam. Pamiętasz jak dojść do wioski? Tej dużej? No, nie, małej. A małej? Małą mamy tu blisko. Ale możesz iść tam jak pokatane i tam jest I tam są ten. Namioty, tak. I tam jest garnek. Tak. No to tam chciałam iść. Tylko uważaj, nie? Nie, będę biegła. No, znając ciebie. Twoje ostatnie jolo podejście. No właśnie ci ją podwożę. Tu ja ci ją postawiłam. Kochany, tutaj. Dziękuję. Obiecuję nie zgubić. Proszę. Nie wiedz do jeziora. Na razie wjechałam w kamienie. Nie zgódź. Znaczy nie zgub. Wiesz co, czasem się tak zastanawiam, jak ja kurwa z tobą wytrzymuję. To miłość. Aż byłaś tak kurwsko ślepa. Mhm. Nie, natomiast żeby nie było, czasem są chwile, że się zastanawiam, jak ona wytrzymuje ze mną. To już jest głupota. Co? Pierdol się. Trolololo. Nie nagrywam dzisiaj drugiego odcinka, nie? Żebyś miała kurwa 100% pewność. No dobrze. Kurwa, co mi trzeci ptaszek mi dzisiaj przylatuje? Ale dzisiaj te ptaki jakoś tak lecą na nas. Nie wiem, że my jesteśmy zajebiste dupa, ale bez przesady. Co, Dajnrak się skończył? Dobra, mogę dowieść. Się grzyby! Jeszcze napiję. O, i nawet się nie otrułam, ale halunów też nie ma. Cały Dajnrak żart jest. Zaraz się wszystko będzie bardować, a Młotka żre grzyby. Fascynujący odcinek o tym, jak Młotka rąbie drewno. Symulator drwala. No i żyjesz? Tak, żyję. Robię coś cały czas. Tak zamilkłaś? Nie, po prostu się
skupiam na tym, co jest do zrobienia. No dobrze. Królik! A, mam ręce zajęte. Brakuje nam 6 rączek, 9 główek i 2 patyków. Dobrze. 2 patyki zaraz zorganizuję. Reszta przyjdzie zapewne na imprezę wieczorem. Gdzie? No, impreza wieczorem już w kolejnym odcinku chyba. Akurat pod wieczór sobie, myślę, zrobimy pauzę. O, ktoś chyba na mnie drze japę. O, ty! Totem przyszedł, skarbie, zaraz ci dostarczę. No chodź tu, chodź tu! Chodź tu! Chodź. Słyszeliście, jak ją prosiłam, żeby nie mordowała, jak nie musi, nie? No przyszedł i na mnie nawarczał i mnie bije, no to co, mam poczekać? O, odbieg. Jestem rozczarowana jego postawą. Zaraz będzie... O, ma kolegów! Nie, tam ma kolegów. No mówiłaś, że ci brakuje rączek i nóżek, to postanowiłam ci przynieść, skoro już przyszły. No ale chyba pobiegł do ciebie, bo odczepił się ode mnie. Chyba stwierdził, że u mnie lepsza impreza. A, wrócił, patrz, niezdecydowany. No idź, bo chcę rąbać drewno. To morduj go już, no, przeszkadza jak przeszkadza mi ewidentnie, no. No to morduj go! No dobrze. A masz! Nie trafiłam. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, kurde. Gdzie polas? Na drzewo chyba skończyła. Co za małpa. No dobra, to tnę dalej, no co mamy robić. Masz tam może pełen wózeczek? Ty, jest! Chodź tu, kurde, nie mam łuku. Masz łuk? Mam łuk. A chyba nawet mam z czego łuk zrobić. Czekaj. Ja cię, kurde, zdejmę. Dobra, porobione. Ja cię zdejmę. A skąd ty się tu, kurwa, wziąłeś? Patyka nie mam na strzały, kurde. Co jest? Ej, jakim cudem umarłam? Kotek, przyjdź do obozu. Idę do obozu. Tylko tak żwawo, bardzo cię proszę. Biegnę! Nie biegnę. Ej, mam full HP i kurwa umarłam, nie? Z głodu albo z bakterii. Jak się ładnie na mnie wypinasz. Czemu ja cię nie mogę wskrzesić? Mam dropsy, stoję koło ciebie i nie mogę nic zrobić. Jesteśmy po drobnym cięciu, Kina się zbagowała. Musiałyśmy tak, ją dobić, niestety. Ogólny problem był taki, że najprawdopodobniej gdzieś tam pod koniec usłyszycie, że młotka nie może mnie postawić. Ja się nie mogłam mnie postawić, więc skończyło się na tym, że zdeciłam. Zrespiałam się w samolocie, przybiegłam tutaj, okazało się, że pomimo tego, że powinnam mieć chociaż część itemów zostać, zostałam z gołym i wesołym ekwipunkiem. Gołą dupą. Tyż. Więc musiałyśmy więc tak naprawdę ja musiałam nadrobić, w sensie iść po katanę, iść po siekierę, rąbać ptaki, żeby tą siekierę ulepszyć. Dobrze, że nie powiedziałam różnąć. No, tak czy inaczej było przyjemne. Wodka, dojrzałość, level, ja pierdolę. Ogarnęłyśmy tak to w trakcie cięcia i poza nagraniem, bo stwierdziłyśmy, że no, wkurzanie się i jęczenie na to, że gra nie działa, to nie jest dobry plan. No. Także Kina się zbagowała, ale ogarnęłyśmy temat. W międzyczasie, żebyście nie musieli oglądać symulatora Drwala, postawiłyśmy tak, palizatkę. Tak, co było ostatnimi... No przez ostatnie ile? Często. Ostatnie 2 odcinki. Minut było, jak rąbałam drewno. Fascinating. Tak, powstało troszeczkę totemów. My te totemy popodpalałyśmy, słuchajcie, bo nam się totem stawiał podpalone, po czym się nagle okazało, że one się nie podpalają. Właśnie, kotek, skoczę do tego twojego totemu, zobaczę, czy ja go mogę podpalić, w sensie... Dobrze. A, no i mamy pułapkę na króliki, mamy już 3 króliki złapane, czekamy, aż one się tam... Pokażę u siebie, proszę, 3 króliki. Ale chyba geje. Zatentegują. Nie, nie chcą się ten... Nie chcą się tentegić. Szkoda, że się lizardów nie da rozmnażać. Ja bym tak chyba ten twój totem nie został zapisany, bo raz nam grę wywaliło i tego twojego totemu. Nie! A nie, no nie ma go. Mój rąsiowy totem zniknął, no, taki był niestety śliczny. No o, i mogę go podpalić drugi raz, pomimo tego, że był podpalany, więc nie wiem,
Napiszcie nam, jak możecie, czy mieliście tak, czy to trzeba za każdym razem, czy jak ta sytuacja wygląda. Dodatkowo, oprócz zwykłej palisady, jako żeby nam non-stop nie rozwalali tej palisady, to zrobiłyśmy taką palisadę z takimi patyczkami, o. W zasadzie nadziewajcie się. Ogródek, marihuanina mi wyrosła. O, super. I przyszła zeżreć, no. A kto ci ten ogródek stawiał? To się pali, a nie żre. Nie no, przecież to tak naprawdę tam, wiesz. Czekaj, te jagódki to pozbieram sobie do woreczka może. No. Pozbieraj sobie jagódki do woreczka. Dobra. Miałyśmy nie grać, miałyśmy kończyć. Tak, miałyśmy kończyć. Miałyśmy kończyć, także palisadka została... A, jeszcze tak, jeszcze tutaj jest, jak widzicie, wycinamy tutaj drzewa, żeby mieć jak największe pole zasięgu. I zrobiłyśmy sobie tutaj jeszcze jedną platformę, żeby właśnie mieć wyjście z obozu. Między nagraniami będziemy te bale ścinać i dokładać, więc prawdopodobnie tak. Wy będziecie widzieć gdzieś tam w tle gry ewolucję tak naprawdę tego obozu. No chyba, że chcecie na przykład oglądać, jak budujemy 3 godziny palisadę, biegając... Bo to tyle nam mniej więcej zajęło. Tak. Biegając tutaj z powrotem spalać drewna, no to zapraszamy, tak? Możemy wam to nagrać, nie ma problemu. Tak. Ale później nie chcę słuchać, że odcinek nudny, bo nic nie robią, tylko robią drewno. Pewnie by tak było, chociaż z wami nigdy nic nie wiadomo. Ale można sobie wejść na wodospad, nie wiem, czy to odkryłam na nagraniu, czy po nagraniu. Ale jestem niezła z kitrajka. No. Czekaj, jeszcze u siebie pokażę kółiczki. Jakiego ja słowa, w ogóle słownictwa używam? Jakbym co najmniej 3 lata gripsowała. Gripsowała. Chyba gipsowała, dobra. Nieważne. Gripsowała. U sąsiada. Mamy szafeczkę na leki, mamy szafeczkę na puszeczki. W kolejnym nagraniu może skoczymy do wioski i opierdzielić puszki. Dokładnie. Chociaż ja bym tam bardziej się skłaniała ku tej jaskini koło nas. No ale co zrobimy na następnym nagraniu, no to wyjdzie w praniu. Na pewno na następnym nagraniu nie będziemy nic budować. Wszystko mamy zbudowane, jest idealnie. Jeszcze tylko bym zbudowała ten mostek i skończyła domek. Tak, jak to dzisiejsza młodzież mówi, perfekcyjnie odjebane. O! Jak to taka co? Stara dupa, jak ty wie, jak mówi młodzież, toż to się nie godzi. Tak, a no i obie jesteśmy ślicznie ubrane. Ślicznie jesteśmy ubrane w Lizarda. Jesteśmy. Jesteśmy zakrwawione. Oprócz tego, jak widzicie, teraz do budowy potrzeba nam 142 bal drewna, 208 kamyków i 129 patyków. Idziemy się zastrzelić. Hurra! Absolut, tam nie wiem, czy to będzie słychać. U mnie, dobra, nie? U ciebie może tak. Ja dzisiaj zaczynałam, tak. To ja dzisiaj kończę. Kończ. Więc to była Gra The Forest. Ze mną była wspaniała, jedyna, zaradna Kinaczewa. Była? Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia w następnym The Forestie. Trzymajcie się i cześć! Cześć! Dobra. Siądę sobie wygodnie jeszcze. Ja pierdolę.